zastanowią nad to, nie bardzo chcą się brać do takiego zawodu jak nauka gry. Myśmy ich troszkę, jak można powiedzieć, naprodukowali, bo tych nauczycieli napotkało było dość dużo, był taki okres, że poszło to w dużą skalę. I tutaj pani Łybacka pewnie popełniła jakiś tam błąd, chociaż my i tak sobie z tego nic nie robimy, czy ona nam pozwoli, czy nie, nie pozwoli. Nie, to... nie ma, nie, nie. My i tak będziemy. Znaczy, ale my nie ale przepis został. Czy my się tym przejmować za bardzo nie będziemy, będziemy robić dalej to, co robimy z muzyką obrazką. Natomiast mnie to martwi, że ci młodzi nie bardzo się garną do tej nauki, żeby uczyć ich. Bo jednak szkoła muzyczna robi swoje, nie? Wykształci tych muzykantów bardzo dobrze, ale potem już trzeba przerobiać, żeby grać w obrazie. I tak jak mówię, młodzi idą, grają i kaszmak, wariują, grają tą różną muzykę. Ale z wiekiem zauważyłem, czym są starsi, to jednak zaczynają mączyć. I wracają znów do korzeni tej muzyki góralskiej. Czyli nie martwmy się tak na zapas, bo myśmy byli młodzi, to też różne tanga się grało i walce i wybijało się nie wiadomo co i czarnasze. Jasiek Błęcka z Tutką to też już swojego wariactwa też naprodukowali, także kiedyś, jak ktoś nie umiał czardasza grać, no to się słuchał Jaśka Bułecki jako czardaszego i się tak uczyło, nie? Potem Tutka też swoje zrobił, prawda, w muzyce polskiej. I Władek nawet kiedyś powiedział, że przyjeżdżając na jeden festiwal, pytam się Władek, co będzie przyjął po obrazku. Ja powiedz, nie chcę sobie poznać. Czyli, bo to były te początki wtedy, jak oni z tymi drużynami zagrali. Władek się bardzo tego wstydził, powiem oficjalnie. Tak to było. Dzisiaj się tą muzykę uważa za klasyczną muzykę i co, nic w tym złego nie jest, okazuje się. Nic złego nie jest w tym, że powstają nowe zespoły, jak Krywań czy inne, które inspirują się muzyką góralską. Ja kiedyś zastanawiałem się nad tym, jak byłem dzieckiem, rozmawiałem z moim synem, który już też jest muzykantem. Mówię mu, wy to dziś macie dobrze, bo ty jak sobie w komputerze, jak popatrzę, bo w komputerze jest ponad 600 nut góralskich, różnych muzykantów, którą on ma w komputerze tą muzykę. Na jednym przycisku może sobie przycisnąć i słuchać tę muzykę. No mówię, wiecie, ja mówię, bo chałupy były na dwie płyty góralskie, Podhale 1 i Podhale 2 i potem wyszła płyta Waśniutki. I tylko te trzy płyty były dostępne na rynku, gdzie można było tej góralskiej muzyki posłuchać i wzorować się na tym. A wy dziś macie tak, że ubierasz słuchawki i możesz od rana do wieczora słuchać tej muzyki, a dzięki właśnie tej nowej technice bardzo szybko się dzieci uczą grać. To nie jest tak, że on się musi długo uczyć. Za dwa lata, za trzy lata można nauczyć bardzo dobrze dziecko grać. Technicznie dlatego, że on mając sprzęt taki jak komputer, magnetofon, Facebook czy inne te wszystkie urządzenia, może tej muzyki na okrągło słuchać. A jak on dużo słucha, to automatycznie zostaje mu to w głowie. I tak się szybko uczy dla dzieci. I potem małe dziecko czasem jest, dziś zdziwiał się, że taki 12-latek on już tak technicznie super gra. No tak, no bo ma taką dostępność dzisiaj na rynku różnych kaset, płyt, ma się na czym wzorować, nie tylko na mistrzu, którego tam po palcu uczy na początku, jak to wszystko ma wyglądać. Ale momentalnie on rzuca się na kasety, na płyty, na różne inne rzeczy i słucha tego. Całymi dniami nic nie robi, tylko słucha. Ja widzę po tych moich uczniach, jak szybko następuje postęp, jak oni słuchają. I może dobrze, niech słuchają, bo coś im, Kasi im w sercu zostanie. Może z tych muzykantów, których my uczymy, może tylko tam tacy mistrzowie wiedzieć, jak my dziś jesteśmy obecnie, będą następnych uczyć, bo ja się boję właśnie tylko tego, że ci młodzi za bardzo się nie garną i już nawet patrzę po tych swoich uczniach, tych starszych, że zaczęli już uczyć, ale po jakimś czasie znów wracają i mówią, no nie wiem, Staszek, jak ty już po imieniu mi mówią, bo to są już dorośli ludzie, jak ty to robisz, że ty przez 20 lat już uczysz i dalej uczysz, ja uczyłem 3 lata i już nie dobra. To się nie da robić. No po prostu to jest związane też trochę z cierpliwością i z charakterem, bo no i to jest czasem, no to też jest czas, no to jest też jest czas, a dziś młodych czas jest drogi, bo jak tu pani powiedziała, no, dziś się liczy przede wszystkim kasa, no bo trzeba iść do przodu i tak dalej. Ja się też trochę nie dziwię, no też są jakoś
myśleć. Ja może tyle.